serii Daj Żyć opowiem pokrótce, bo wszyscy mamy mało czasu, o historycznych postaciach i ich seksualności. Aleksander Wielki, którego sądzę za bardzo nie muszę przedstawiać, jest uznawany za jednego z największych zdobywców i strategów w historii. Można by też powiedzieć, że rządny władzy pijak? To w końcu heros czy człowiek? Oleg był wręcz opętany podbojami. Rozumiem ogólną ekscytację zdobywcą na taką skalę i nieźle sobie to wszystko rozkminił, ale nie zapominajmy, ile głów przy tym poleciało. Więc tak właściwie... Anyway, zanim powiem cokolwiek na temat jego seksualności, to dodam, że doświadczenia seksualne w starożytnej Grecji pojmowano nieco inaczej niż dziś, a szczególnie w przypadku mężczyzn, którzy to mieli nie tylko żonę, ale też kochanka czy konkubina, z czym nie kryli się, bo powszechnie uważano to za kwestię gustu. Aleksander nie był tutaj wyjątkiem. Najwięcej źródeł historycznych mówi o jego długoletnim kochanku Hefajstonie, po którego śmierci Aleksandra, powiedzmy sobie, nieco poniosło do tego stopnia, że z rozpaczy rozkazał zabić jego lekarza. Dodam jeszcze ciekawostkę, że sam jego nauczyciel, wielki Arystoteles, również był znany z podobnych preferencji. Pozdrawiam starożytną Grecję. Han Aidi, cesarz chiński z dynastii Han z VII wieku przed naszą erą. Pokładano w nim ogromne nadzieje na poprawę rozwoju Chin, jednak ostatecznie przyczynił się do upadku dynastii Han. Nie opanował ani ówczesnej korupcji, ani niestabilności rządów, ani nie miał też potomka. No i bam. Nice try. W ówczesnych Chinach, podobnie jak i starożytnej Grecji, biseksualność nie były niczym kontrowersyjnym wśród mężczyzn. Han był jednak znany jako najbardziej ekspansywny w tej kwestii. Jego ulubieńcem był sławny polityk Dong Xiang. Historycy opisują ich jako wielkich kochanków, a w chińskim istnieje nawet wyrażenie namiętność obciętego rękawa. A to ze sławnej historyjki, która szybko rozniosła się po dworze i według której Han Aidi wolał obciąć sobie rękaw, niż obudzić swojego ukochanego, który na nim zasnął. Sweet. Miłość w głowie przewraca, wiadomo. Kazimierz Pułaski, tak zwany bohater dwóch narodów, wielki patriota, walczył o wolność narodu polskiego i amerykańskiego. Marszałek Konfederacji Barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA. Po nie lada znieważeniu króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, który to był uważany za marionetkę rosyjską, Kazimierza zaproszono do powstających wówczas Stanów Zjednoczonych, gdzie został ogłoszony ojcem amerykańskiej kawalerii. Pozwólcie, że powtórzę. Ojcem amerykańskiej kawalerii. W Stanach do dziś świętuje się tak zwany Dzień Pułaskiego, 1 marca. I teraz tak. W 1996 roku amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania jego szkieletu, po czym stwierdzili, że Pułaski genetycznie był kobietą, a w zasadzie interpłciowym mężczyzną z biologicznymi cechami kobiet. Oczywiście kontrowersji było dużo wokół tego, bo świat dopiero zapoznaje się z interpłciowością. Tutaj bardzo polecam stronę Wkrótce na kanale pojawi się wywiad z osobą interpłciową rozjaśniający ten temat. Sądzę, że jest to świetny most do zrozumienia kwestii płci pod kątem biologii. Na koniec dodam, że seria Daj Żyć, jak chyba zauważyliście, nie faworyzuje nikogo tutaj. Krótka biografia przedstawiająca ludzi takimi, jakimi są, takimi, jaki kontekst nadała im historia. Ale przybliżające ich seksualność, bo jakby o tym nikt nie wspomniał na żadnym etapie edukacji. W świetle dzisiejszych wydarzeń wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tych rzeczy.